Punia, piąteczka, ze strony wyszło się minus PR, dobra, witajcie w kolejności na dłuższej podróżu. W którym? Dobra, tak. Nie kładź się spać, pałóż się spać, które wybieram. Dobra, idziemy spać. Właśnie, że mam zamiar porządnie się wyspać. Nigdy w życiu nie byłam tak zmęczona. Tak, bohaterce się należy z odpoczynek. No to się kłać. O, chyniu. No, dobranoc, April. Co ty sobie wyobrażasz? Co to było? Świat. Kim jesteś? Tylko mi nie mów, że mnie nie poznajesz. Jestem tobą. To niemożliwe. To tylko seria, tylko śnie. Jesteś tego pewna, nie zdarza? Po co tu przyszłaś? Żeby ci coś uzmysłowić. Jesteś tylko smutnym, małym synem. Nie rozumiesz tego? Nie możesz podporządkowywać całego świata. Cerka dwóch światów. Daremnym próbom odkupienia własnych grzechów. Odejdź stąd. Zostaw mnie w spokoju. I no jak mam to zrobić, Einstein? Jestem tobą, ty jesteś mną. Na nieszczęście dla nas obu jesteśmy nierozłączne. Mam dość tego freudowskiego gówna o podświadomości. Muszę zrobić tak wiele rzeczy, tak wielu ludzi uratować. Chyba w to nie wierzysz. Przecież wcale ci na tych ludziach nie zależy. Robisz to tylko dla siebie samych, a ty właśnie dlatego jesteś skazana na przegraną. Zamknij się! Zamknij się! To zawsze jest wyjście, co? Powiedzieć komuś, żeby się zamknął, kiedy mówi prawdę? Uciszanie go, kiedy zaczyna burzyć twój spokój? Hej, tylko mi nie mów, robię to, bo ojciec mi skrzywdził. Pieprzę to! Co zrobisz, kiedy to wszystko zacznie być coraz trudniejsze, a ty nie będziesz mogła na nikim polegać, ani nikomu wierzyć? To już się stało, prawda? Tak? Bo niby jaki masz wybór? Stanąć twarzą w twarz ze swoimi problemami w domu? Zmierzyć się z koszmarami? Wątpię. A więc biegniesz. Myślisz, że w ten sposób możesz uciec od swojego strachu przed przeszłością i przyszłością. Jesteś sam.